Spotkania, które prowadzimy już od kilku miesięcy, przede wszystkim koncentrują się na zagadnieniach, które pozwalają nam lepiej żyć tutaj na ziemi. Seria, którą w tej chwili rozpoczynamy, trzydniowe spotkania, w których będziemy uczestniczyć, dotykają całkiem innej sfery życia człowieka. Tytuł Sięgnij po życie również dotyka sfery duchowej, ponieważ nie tylko chcemy, abyście Państwo byli zdrowi, ale również, abyście sięgnęli po coś, co ma wymiar inny, wieczny. Stąd również sięgnij po życie w tym wymiarze duchowym, religijnym. Myślę, że dzisiejsze pierwsze spotkanie, które zatytułowane jest Dlaczego Jezus Chrystus musiał umrzeć? Myślę, że temat, który wielu ludzi frapuje, dlaczego właśnie 2000 lat temu pojawił się pewien człowiek, Nazyrejczyk, który poświęcił swoje życie. Będziemy mówić właśnie o tych zagadnieniach. Przeniesiemy się w inną epokę, w inny czas, 2000 lat temu. Proszę Państwa, chciałbym zaprezentować tutaj naszego wykładowcę, który będzie dzisiaj również służył tymi zagadnieniami, tymi tematami, o których wspomniałem. Pastor Zbigniew Makarewicz jest pastorem, jest sekretarzem diecezji wschodniej, wieloletnim pastorem tutaj w lokalnym kościele w Warszawie Centrum i cieszymy się, że dzisiaj będzie również mógł usłużyć tymi tematami, które nosi w swoim sercu. Ja wierzę, że zagadnienia, które będzie poruszał, są bardzo, bardzo istotne. Chciałbym, abyśmy go przywitali jak zwykle oklaskami i cieszymy się, że będzie również służył nam. Bardzo dziękuję za miłe wprowadzenie. Rzeczywiście czuję się tutaj jak w rodzinie, nie jedną godzinę, nie jeden dzień na tym miejscu. Miałem przywilej otwierać Słowo Boże, dzielić się nim, budować i szukać jakiegoś wsparcia, nadziei u tego, który pozwolił nam zaistnieć. Drodzy Państwo, tytuł naszych spotkań, Triduum Pasyjne, można nazwać też paschalnymi, to cykl szczególnych trzech spotkań. Chcielibyśmy wyjąć z Ewangelii trzy dni z życia Pana Jezusa i zastanowić się nad tym, w jaki sposób oddziałują one na nasze współczesne życie. Czy to, co się wydarzyło 2000 lat temu, ma jakiekolwiek przełożenie na nasze życie dzisiaj? Czy jako ludzie współcześni możemy czerpać nauki, rady, jakieś wskazówki ze starożytnej księgi, jaką jest Słowo Boże? Będziemy zatem mieli trzy spotkania. Trzy dni, które zmieniły bieg historii i nie ma w tym żadnej przesady. Drodzy Państwo, prześledzimy trzy dni, 14, 15 i 16 dzień biblijnego miesiąca Nisan, zwanego także w kalendarzu hebrajskim miesiącem Abib. Właśnie wtedy, drodzy Państwo, miały miejsce szczególne dni święta, które ze sobą miały bezpośredni związek, święto Paschy, święto Przaśników. I te święta mają nieodłączny związek z misją, jaką miał zrealizować na ziemi Jezus Chrystus. Będziemy o tym za chwilkę więcej mówili. A więc dzisiaj, drodzy Państwo, wykład pod tytułem Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Ja nie lubię słowa musisz. Nie wiem jak Państwo, ale w tym tytule jest pewien przymus, pewien taki moralny obowiązek, z którego Chrystus chciał się wywiązać. Pod koniec tego wykładu być może troszeczkę zmienimy tytuł i zabrzmi on nieco inaczej, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, będziemy omawiali trzy dni, trzy szczególne dni, można powiedzieć jedne z ostatnich dni, jakie na ziemi spędził Jezus Chrystus. 14, 15, 16 dzień miesiąca Nisan. Z czym dzisiaj nam kojarzą się święta Wielkiej Nocy? Zazwyczaj są to święta, które wiążą się z bardzo rodzinną atmosferą. Są to święta wiosenne, bardzo lubimy je, sprzątamy wcześniej domy, przygotowujemy się na szczególne spotkania rodzinne, na szczególne posiłki, zacieśniamy przyjaźnie, odwiedzamy się nawzajem, składamy wizytę w kościele, żeby tam również szukać Bożego błogosławieństwa. A więc są to święta dosyć optymistyczne, radosne, święta, które wnoszą w nasze polskie domy dużo słońca.
Te wszystkie radosne, można powiedzieć czasami takie folklorystyczne elementy idą w parze z pewnymi biblijnymi symbolami, które często pojawiają się w naszych domach, na naszych stołach, a których czasami możemy do końca nie rozumieć. Bo oto wśród tych kolorowych pisanek, kurczaczków, bukietów ze świeżo ułamanych bazi pojawia się także symbol, który wszystkim nam tak bardzo kojarzy się z Wielką Nocą. Baranek. Jakiś cukrowy być może gdzieś, jakiś symbol umieszczony na pisance, ale drodzy Państwo, ten symbol baranka jest niezwykle zrośnięty ze świętami Wielkiej Nocy. Dlaczego baranek? Gdybym zapytał Państwa, z czym wam się kojarzy baranek jako taki, to na pewno mówilibyście o tym, że baranek jest taki niewinny, taki miły, taki sympatyczny, taki wzbudzający zaufanie. Ma w sobie coś z czystości, takiej niewinności. Ma w sobie coś z łagodności, ufności. I rzeczywiście baranki takie są, szczególnie te małe. Te, które są troszeczkę takie rozdygotane, nieco zagubione, ale samo patrzenie na te zwierzęta budzi w nas automatycznie jakąś sympatię. Coś jest w tych zwierzętach, co sprawia, że szukamy z nimi jakiegoś towarzystwa, lubimy je z nimi być, nie boimy się tych zwierząt, nie widać w nich żadnej agresji. Są jakby stworzone do tego, żeby być blisko nas. Dzisiaj, mieszkając w miastach, oczywiście jest trudniej to wszystko przeżywać, dlatego że bardzo często młodzi ludzie nigdy na oczy nie widzieli żywych zwierząt, czasami w zoo gdzieś, prawda? Natomiast dawniej ludzie, z uwagi na to, że żyli bliżej przyrody, nawet miasta ówczesne, starożytne, z czasów biblijnych, były to niewielkie osady, a więc tam zwierzęta czasami mieszkały dosłownie z ludźmi w jednym domu. A zatem, co takiego szczególnego wydarzyło się owego dnia 14 Nisan? Gdybyśmy przenieśli ten kalendarz hebrajski na nasze współczesne kalendarze, to, drodzy Państwo, z Ewangelii wynika, że była to taka triada dni. 14 Nisan przypadał w piątek, 15 Nisan w sobotę i 16 dzień miesiąca Nisan w niedzielę. A więc mamy takie triduum, trzech dni. Piątek, sobota, niedziela. Zacznijmy zatem od piątku. Baranek. Drodzy Państwo, okazuje się, że gdybyśmy wertowali wszystkie wypowiedzi Pisma Świętego na temat baranka, to pojawia się on właściwie już na pierwszych kartach Biblii. Pojawia się w szczególnych okolicznościach. Pojawia się jako pewien szczególny dar Boga dla człowieka i to dar, który ma związek z jakimiś dramatycznymi wydarzeniami. Jest to symbol, jest to sedno, jest to jakby meritum naszego zbawienia. Dlaczego właśnie tak? Spróbujmy przenieść się w atmosferę tych wydarzeń, które miały miejsce prawie 2000 lat temu w Jerozolimie. Uczeni teolodzy spierają się, który to był rok, kiedy Chrystus przygotowywał się do swojego ostatniego tygodnia, tygodnia paschalnego. Podawane są różne daty, rok 30, 31, 33. Nie spierajmy się zatem o kalendarz. Ale jedno jest pewne, że był to na pewno przełom naszego marca i kwietnia. Na pewno to była nasza wiosna, to wiemy na pewno. Bo miesiąc Nisan albo Abib właśnie wtedy miał miejsce na przełomie marca i kwietnia według naszego kalendarza. Złóżmy wizytę w starożytnym mieście Jeruzalem. Według pewnych koncepcji artystycznych tak wtedy mogła wyglądać Jerozolima, a więc, drodzy Państwo, niewielka część jakiejś warszawskiej dzielnicy. Ale to miasto właśnie na przełomie marca i kwietnia stawało się centrum pielgrzymek. Dziesiątki, setki, tysiące ludzi zmierzały do tego miasta, żeby wziąć udział w święcie Paschy, w święcie Przaśników. Ze wszelkich stron, a wiemy, że w owym czasie naród żydowski był rozproszony poza granicami Palestyny. Spora część Żydów mieszkała rzeczywiście na terenie Ziemi Świętej, ale duże skupiska, duże diaspory narodu żydowskiego znajdowały się poza granicami, na terenie Afryki, na terenie Azji, na terenie Europy i ze wszystkich tych stron, bardzo często pokonując ogromne odległości, takie grupy pielgrzymów zmierzały do Jerozolimy. Wszystko po to, żeby na terenie świątyni złożyć ofiarę, która wiązała się ze świętem Paschy. Zwyczaje nakazywały, żeby tam właśnie na terenie świątyni przyprowadzić baranka, były to grupy ludzi i ofiarując tego baranka
wziąć udział w szczególnej uczcie. Drodzy Państwo, spójrzmy na moment na kalendarz. 14 Nisan miało miejsce święto Paschy. Następnego dnia zaczynał się szczególny tydzień zwany Świętem Przaśników. Przez 7 dni wyznawcy judaizmu spożywali tylko niekwaszony chleb. Spożywali szczególne posiłki, a Pascha była takim wstępem. Następnego dnia po święcie Pascha, więc tego 15 Nisan, był szabat. Był to dzień wolny od pracy, zupełnie różny od szabatu, który przypadał w tym cyklu tygodniowym, jako że ten pierwszy szabat był pamiątką stworzenia. Ten drugi szabat związany ze świętem Przaśników wypadał w różne dni, ale tego właśnie roku, kiedy Chrystus umierał, Biblia wskazuje, że te dwa szabaty się nałożyły. A więc święto Paschy było jakby takim preludium do siedmiodniowego święta Przaśników, kiedy spożywano niekwaszony chleb, czekając na początek żniw. I właśnie wtedy naród żydowski, każdy aktywny wyznawca judaizmu miał pewne obowiązki. Co się wtedy działo? Drodzy Państwo, kiedy dzisiaj w naszym kalendarzu pojawia się święto wielkanocne, to co się dzieje w naszych polskich domach? Bardzo często wcześniej sprzątamy dom, tak? Myjemy okna, odkurzamy, wycieramy, chcemy, żeby wejść w tę atmosferę świąt Wielkiej Nocy w czystym domu, tak? W czystym mieszkaniu. Nie wiem, drodzy Państwo, czy wiecie, że te nasze zwyczaje, te wiosenne porządki mają swój odpowiednik, a być może jakieś źródło w Starym Testamencie. Okazuje się mianowicie, że zanim pojawiło się święto Paschy, to wcześniej każdy aktywny wyznawca Boga Jahwe, każdy wyznawca judaizmu bardzo szczegółowo, skrupulatnie sprzątał swój dom. Dlaczego? Dlatego, że pewne nakazy mówiły o tym, że nie może być mowy, aby w czasie święta Paschy czy Przaśników w domu żydowskim było cokolwiek, co było sfermentowane albo zepsute. A więc szukano najdrobniejszych okruszyn chleba, szukano wszystkiego tego, co przeszło proces fermentacji i usuwano, żeby dom był czysty, żeby był gotowy na święto Paschy. Mało tego, kiedy ofiarowano baranka, który potem miał być spożyty przez rodzinę albo kilka rodzin, to krwią tego baranka pomazywano odrzwia domu. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że była to pamiątka wyzwolenia z Egiptu. Za chwilkę o tym będziemy mówili więcej, ale ta krew, która była pomazywana na odrzwiach hebrajskich domów, była znakiem, że tutaj mieszkają wyznawcy prawdziwego Boga. Za chwilkę o tym powiemy więcej, w jakich okolicznościach ten nakaz się pojawił. A więc, drodzy Państwo, sprzątano domy. Krwią ofiarowanego baranka pomazywano wejście do domu, odrzwia, framugi, drzwi. Wcześniej, około 10 miesiąca Nisan, odłączano baranka. I to miał być baranek bez skazy, nie jakiś chory, jakiś baranek, który lada moment i tak miał, powiedzmy, umrzeć, ale był to zdrowy, najlepszy ze stada baranek, który miał uosabiać jakąś doskonałą ofiarę. 10 dnia miesiąca Nisan odłączano go, pilnowano aż do dnia 14, kiedy był ofiarowany. Mało tego, ten baranek, który miał być upieczony w całości, on miał być ofiarowany w szczególny sposób. Mam przed sobą, drodzy Państwo, fragment dzieła Justyna Męczennika. Jest to jeden z wczesnochrześcijańskich pisarzy. Jest on autorem dzieła Dialog z Żydem Tryfonem. I tam w treści tego dzieła pojawia się dosyć zagadkowa, ciekawa informacja, w jaki sposób ofiarowano tego baranka paschalnego. Posłuchajcie, drodzy Państwo. A więc Justyn Męczennik pisze: ów baranek, którego dotyczył nakaz, by w całości został upieczony, będzie symbolem cierpienia Chrystusa, którego doznał on na krzyżu. Baranek bowiem, który jest przyrządzany, zostaje przygotowany i upieczony w formie krzyża. Jednym bowiem rożnem przebija się go wprost od dolnych partii aż po głowę, a drugim w poprzek przez grzbiet i do niego są przymocowywane nogi baranka. Widzimy zatem, że nawet sposób ofiarowania tego baranka paschalnego, kiedy był pieczony na rożnie w formie krzyża, zawiera w sobie jakąś głęboką symbolikę. Ten baranek kogoś zapowiadał. Ten baranek przygotowywał naród na nadejście jakiegoś szczególnego Bożego posłańca. Kiedy czytamy o takich wydarzeniach z perspektywy prawie 20 wieków, no to ciśnie nam się do ust pytanie, którego nie sposób pominąć. Być może spotkaliście się Państwo z takim zarzutem, kiedy
Ludzie czytający Pismo Święte, a w szczególności Stary Testament, mówią: Bóg Starego Testamentu jest Bogiem krwi. Jest to Bóg, który kazał mordować całe narody. Jest to Bóg, który wymagał dla siebie składania ofiar, krwawych ofiar, a więc ten Bóg ma krwawe dłonie. Jest to Bóg, który lubuje się we krwi. A my ludzie przyzwyczajeni do tego, że chrześcijaństwo, że generalnie życie powinno być estetyczne, piękne, takie miłe dla oka, nie możemy się z taką wizją Boga pogodzić. Sięgnijmy do dzieła starożytnego pisarza Józefa Flawiusza. Jest to kapłan i historyk żydowski, który urodził się w 37 roku, a więc kilka lat po śmierci Jezusa Chrystusa. Prawie współcześnie żył z naszym Zbawicielem. I w swoim dziele Wojna Żydowska napisał następujące słowa. Nadeszło właśnie święto zwane Paschą, w czasie którego składa się ofiary od godziny 9 do 11. Koło każdej ofiary skupia się grupa licząca nie mniej niż 10 mężów, jednemu bowiem nie wolno ucztować, a częstokroć zbiera się ich i 20. Zwierząt ofiarnych zaś naliczono 255 600. Jeżeli wtedy przyjmiemy, że na każdą ofiarę przypadało 10 mężów, otrzymujemy 2 700 000 tylko ludzi w stanie czystości i świętości. Trędowatym bowiem, ludziom nieczystym, z innych powodów nie wolno było w tej ofierze uczestniczyć, tak samo jak obcym, nie Żydom, którzy przybyli, by oddać cześć Bogu. Pomijając kwestię ludzi, którzy w owym czasie przybywali do Jerozolimy, ponad 2 miliony ludzi. Wyobraźmy sobie ilość ofiar, które składano wtedy Bogu w świątyni. 255 600 jednorocznych jagniąt. Drodzy Państwo, to jest morze krwi. Jakby na to nie patrzeć, jest to rzeczywiście widok, który potrafi przerazić. Jak wyglądała wtedy świątynia? Co się w niej działo? Tysiące zabitych zwierząt. Możemy być wstrząśnięci takim obrazem i zadać pytanie: Boże, po co to wszystko? Czemu to ma służyć? Czy rzeczywiście nie jest prawdą to, co mówią o Tobie ludzie, że jesteś Bogiem krwi? Czy Pan Bóg lubuje się w przelewie krwi? Czy Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem kochającym przemoc? Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy zwierząt, niewinnych zwierząt, było zabijanych w ramach kultu, w ramach czci Boga Starego Testamentu. Drodzy Państwo, dopóki nie wejdziemy głębiej w to zagadnienie, możemy rzeczywiście być przerażeni taką wizją Boga. Dlaczego te zwierzęta musiały umierać? Czy Bóg faktycznie kocha się w przelewie krwi? Mniej więcej 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, jeden z proroków Starego Testamentu, prorok Izajasz, nazywany ewangelistą Starego Testamentu, napisał tak. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan? Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów i baranów, kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali moje dziedzińce? Przestańcie składania trzech ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, świętanowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze są pełne krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie ucieśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Co mówi Bóg Starego Testamentu? Bóg mówi: ja mam tych ofiar zwyczajnie dosyć. Drodzy Państwo, dlaczego kiepskich kierowców zaprasza się czasami na szczególne kursy, które mają im uświadomić konsekwencje błędów popełnianych za kierownicą? Kiedy kierowcy ci są w pewnym sensie zmuszani do oglądania drastycznych filmów, na których widać skutki wypadków drogowych. Po co im się to pokazuje? Czy te filmy mają służyć zachęcie, żeby jeszcze bardziej wprawiali się w swojej pirackiej jeździe, czy mają służyć zupełnie czemuś innemu? Te krwawe widoki mają zniechęcić tych brawurowych kierowców przed taką nieprzepisową jazdą. Bo patrząc na konsekwencje błędów, widząc te dramatyczne, krwawe wypadki, być może niektórzy z nich zastanowią się i zadają sobie pytanie, być może ja kiedyś, moja głupota sprawi,
że ktoś niewinny będzie musiał zginąć. A więc te filmy instruktażowe mają na celu zniechęcenie do łamania przepisów. I drodzy Państwo, chcę wam powiedzieć, że te wszystkie krwawe ofiary, które Bóg nakazał, niewątpliwie jest to nakaz Boga, miały służyć temu, żeby pokazać ludziom, czym tak naprawdę jest zło, czym tak naprawdę jest grzech. W liście do Hebrajczyków czytamy, prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. W Księdze Kapłańskiej, trzeciej Księdze Mojżesza czytamy, życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. A więc, drodzy Państwo, widzimy tutaj związek pomiędzy ofiarami ze zwierząt a kwestią grzechu. Co się dzieje, kiedy dzisiaj słyszymy słowo grzech? My, ludzie współcześni, nie za bardzo trawimy to słowo. Chętniej używamy takich niewinnych sformułowań, jak pomyłka, potknięcie, jakieś niepowodzenie, no, chybiliśmy celu, a więc takie sformułowania, które są bardzo delikatne, subtelne, które nie pokazują problemu zła w jego prawdziwym świetle. Bóg mówi, grzech ma swoją cenę. Grzech nie jest zabawą. Jeżeli grzeszysz, to dzieje się coś poważnego z tobą, z ludźmi, którzy żyją obok ciebie i coś poważnego z relacjami między tobą a Bogiem. Grzech nie jest zabawą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Niektóre przekłady mówią konsekwencją grzechu. Jakby tym dalszym ciągiem grzechu jest śmierć. A więc, drodzy Państwo, dotykamy niezwykle poważnej kwestii. Wydaje nam się czasem, że grzech to jest konkretny uczynek, że to jest złamanie jakichś zasad, że to jest wejście w kolizję z prawem Bożym. To wszystko jest prawda. Ale, drodzy Państwo, grzech jest czymś bardziej poważnym. Grzech narusza relacje. Grzech rwie więzi między człowiekiem i Bogiem, ale także między człowiekiem i człowiekiem. I często te relacje porwane, zniszczone w konsekwencji niosą ból, czasami niosą niesamowite tragedie. A więc, drodzy Państwo, w Biblii znajdujemy dwie definicje grzechu. Jedna z nich brzmi tak. Każdy, kto grzeszy, pisze apostoł Jan, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem, czyli grzech jest wejściem w kolizję z prawem Bożym. Ale jest inna definicja. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Czyli mamy grzech, który jest czynieniem zła, jest łamaniem Bożych zasad i mamy tak zwany grzech zaniechania, kiedy mogę coś dobrego uczynić, ale nie chce mi się. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. A więc, drodzy Państwo, grzech jest nadwyrężeniem relacji. Grzech jest obróceniem się plecami do Boga i powiedzeniem Bogu, nie jesteś mi potrzebny. I teraz spójrzmy, co się stało, kiedy człowiek wszedł w kolizję z Bożym prawem. Kiedy człowiek na samym początku dziejów, jeżeli przyjmujemy, a wierzę, że przyjmujemy Słowo Boże jako wiarygodne, jako księgę, która może nam powiedzieć na temat genezy nas samych, ale także genezy grzechu, zła na tym świecie. Jeżeli przyjmujemy te starożytne relacje, to możemy stwierdzić jedną rzecz, że człowiek nie umiał radzić sobie ze złem. Kiedy już popadł w konflikt z Bogiem, nie za bardzo wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Miał jakiś pomysł, ale czy ten pomysł okazał się skuteczny? Zerknijmy do fragmentu Księgi Rodzaju. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Czytamy tam następujące słowa. Niewiasta spostrzegła, że drzewo to drzewo poznania dobra i zła, ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu, że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on jadł. Wtedy otworzyły się mi obojgu oczy, poznali, że są nadzy, spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Pojawia się zło, pojawia się grzech. Jaka jest reakcja ludzi na to wszystko? Stwierdzają, że są nadzy. Coś trzeba zrobić. Jaki mają pomysł? Zakryjemy nasz problem przepaskami. Gałązki figowe i wszystko będzie w porządku. Ale czy te gałązki figowe mogły przykryć problem? Czy te gałązki figowca mogły ukryć zło, grzech? Czy one były wystarczające? Popatrzmy, co na to wszystko Pan Bóg powiedział.
Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla żony odzienie ze skór i przeodział ich. Po czym Bóg rzekł: oto człowiek stał się tak jak my, zna dobro i zło. Co Pan Bóg uczyni? Dlaczego Pan Bóg przebiera ludzi? Dlaczego Pan Bóg oferuje inne szaty, inne odzienie? Dlatego, że te gałązki figowe nie były żadnym rozwiązaniem. Pan Bóg ubiera mężczyznę i kobietę w skóry. I teraz, drodzy Państwo, powiedzcie mi, pomóżcie mi. Skąd się te skóry wzięły? Czy Pan Bóg rzekł, niech się staną skóry? Nie. Jest to ślad, drodzy Państwo, że wtedy w raju pojawia się śmierć. Pan Bóg za bardzo kochał ludzi, żeby pozwolić im umrzeć. Bóg ostrzegł, kiedy zerwiecie owoc z drzewa poznania dobra i zła, będziecie musieli umrzeć. Ale Bóg nie mógł się z tą myślą pogodzić. Dlatego Pan Bóg przyprowadza do Adama i Ewy baranka. I mówi im, chociaż Biblia tego wyraźnie nie sprawozdaje, ale jest to konsekwencja tego krótkiego sprawozdania. Pan Bóg mówi: Adamie, Ewo, a teraz musicie to niewinne zwierzę zabić. Wyobrażam sobie twarz, reakcję pierwszych ludzi, którzy nigdy nie widzieli śmierci, na ten rozkaz Boży: zabić. Co to oznacza? Czym jest śmierć? Ale Pan Bóg był nieugięty. Wiedział, że ludzie muszą przejść przez tą lekcję. I oto ludzkie ręce po raz pierwszy spływają krwią. Ilekroć Adam i Ewa spojrzeli na siebie, na swoje ubranie, widzieli te skóry, ich oczy przepełnione były łzami, bo przypominali sobie ten moment, kiedy tego baranka, który wybiegał radośnie na ich spotkanie, musieli uśmiercić, żeby sami mogli żyć. Od początku, od bram raju, Bóg uczył jednej niesamowitej prawdy. Grzech zabija, ale uczył czegoś więcej. Nie musisz umierać ty. Jest ktoś niewinny, kto zajmie twoje miejsce. Jest baranek, który umrze, abyś ty mógł żyć. Ale tam, drodzy Państwo, u bram raju, od samego początku jakby pojawia się taka ludzka alternatywa. W przypowieściach Salomona czytamy: jest droga, która komuś wydaje się słuszna, ale w końcu prowadzi do zguby. I właśnie tam, u bram raju, dwóch synów Adama i Ewy, Kain i Abel, zbudowali ołtarze. Obydwaj coś przynieśli, położyli na tych ołtarzach. Abel był pasterzem, a więc położył na ołtarzu baranka. Umiera kolejny baranek. Kain był rolnikiem, a więc przyniósł płod roli. Być może przyniósł więcej tych płodów roli. Być może były one bardziej wartościowe. Być może były bardziej dorodne, bardziej miłe dla oka. Składa tą ofiarę na ołtarzu, ale Pan Bóg tej ofiary nie przyjął. Dlaczego? Bo była to ofiara, w której zabrakło tej ważnej nauki. Nie była przelana krew, a przecież zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś musiał umrzeć. Kain próbował wprowadzić ofiarę bezkrwawą, ofiarę, która była wynikiem jego pracy, ciężkiej pracy na roli, ale Bóg chciał: Kainie, nie tędy droga. Tam właśnie u bram raju tworzą się podstawy dwóch religii. Bożej religii, która jest nacechowana posłuszeństwem. Bóg mówi: musi być baranek. I Abel z Bogiem nie dyskutuje. Abel kładzie na ołtarzu baranka. I Kain, który myśli sobie: Boże, ja wiem lepiej, co ci sprawi radość. Mówiłeś o baranku, to prawda, ale pozwól, że ja dam ci coś piękniejszego, coś bardziej estetycznego, coś bardziej kolorowego. Popatrz, jakie piękne płody roli. Ale ta ofiara nie została przyjęta. Zabrakło krwi. Krwi, która jest zapłatą za grzech. I potem czytamy o całej gamie Bożych przyjaciół. Czytamy o Noem, o Abrahamie, o Henochu, o wielu innych patriarchach, którzy mają jedną wspólną cechę, mimo tego, że żyją w różnych epokach, w różnych czasach. Wiecie, drodzy Państwo, co oni czynili? Gdziekolwiek rozbijali swoje namioty, budowali ołtarz i na ołtarzu składali ofiary z baranków. Czy dlatego, że Pan Bóg lubił krew? Czy dlatego, że oni sami lubili przelew krwi, drodzy Państwo? Nie. Ale oni wiedzieli, że naczelną ideą wiary w Boga, ich religii, jest nieustanne pamiętanie o tym, że żyję tylko dlatego, że ktoś niewinny za mnie umarł. Że ktoś poświęcił swoje życie, abym ja mógł żyć. I oto, drodzy Państwo, pewnego dnia Bóg staje na drodze
Abrahama. Ojciec zaczyna rozmawiać z ojcem. Pewnego dnia Bóg zwraca się do Abrahama, mówi: Abrahamie, daj mi swojego syna, tego, którego miłujesz, tego syna, z którym wiążą się obietnice, tego, na którego tak bardzo czekałeś, swojego ukochanego. Daj mi swojego syna. I Abraham wstaje rano, nie za wiele rozmawia z żoną, zabiera swojego syna, który był często świadkiem tego, jak ojciec składał ofiary na ołtarzu, i udają się w podróż. Zatrzymują się u podnóża pewnej góry, góry Moria. Według tradycji biblijnej jest to góra, na której zbudowano później świątynię. I zaczynają się wspinać na jej wierzchołek. Izak, bo takie było imię syna Abrahama, niesie na swoich barkach drewno. I pyta ojca: ojcze, mamy drewno, mamy ogień, pochodnie, a gdzie jest baranek? Serce Abrahama ścisnęło się gwałtownie. Cóż miał powiedzieć swojemu synowi? Powiedział tylko: synu, Bóg upatrzy sobie baranka. I oto wchodzą na szczyt. I tam na ołtarzu Abraham układa swojego syna. Czy to nie dziwne, że młody człowiek tak łatwo poddaje się woli ojca? Młody człowiek w porównaniu z starszym człowiekiem, który nie mógł tak szybko biegać, nie był tak sprawny fizycznie, mógł z łatwością uciec przecież. Ale on nie dyskutuje. On wie, że coś ważnego ma się wydarzyć. Poddaje się woli ojca, i kiedy już Abraham podnosi swoją dłoń, żeby ofiarować swojego syna, nagle słyszy głos: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Nie podnoś ręki na chłopca. Nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twojego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swojego syna. Wieki później inny ojciec był gotów ofiarować swojego syna, ale wtedy już nie było baranka. Wtedy już rozpięto jego ręce na krzyżu i umarł. Dlatego, że chciał. Dlatego, że z powodu swojej głębokiej miłości do ludzi był gotów dać samego siebie. Drodzy Państwo, popatrzcie, jak proroctwa biblijne wprowadzają nas w świat niesamowitej miłości Boga. Boga, który krok po kroku uczy nas o sobie, jaki On jest. Ludzie myślą, Bóg Starego Testamentu, Bóg Biblii jest Bogiem krwawym, jest Bogiem nieczułym, jest Bogiem zagniewanym, jest Bogiem tak bardzo obojętnym na nasz los. Tymczasem Bóg puka do naszych serc i mówi: spójrz, tak bardzo chciałbym, żebyś zrozumiał, żebyś zrozumiała, że chcę być blisko. Że od samego początku dzielę się z tobą swoimi planami, swoimi zamiarami. Od początku uczę, że przyjdzie taki moment, kiedy zrozumiesz, kim jestem. To będzie trudna lekcja. To będzie lekcja dramatyczna, ale lekcja niezbędna. Od czasów Abrahama minęło kilkaset lat, kilka wieków do czasów, kiedy Izrael wszedł do Egiptu, a potem pewnego dnia Bóg z Egiptu ten naród wyprowadza. Właśnie wtedy pojawia się święto Paschy. Święto, które było ostatnim takim akordem w tej Bożej melodii wyzwolenia. Kiedy Faraon ustawicznie odmawiał wypuszczenia Izraela na wolność, była to przecież potężna grupa niewolników, Pan Bóg mówi: ostatnie moje uderzenie. Weźcie sobie baranka, przygotujcie go. Jego krwią pomaszcie drzwi. Potem mój anioł przejdzie przez Egipt i zginie wszystko, co pierworodne, ale tam, gdzie ujrzy krew, przejdzie obok. Święto Paschy, sama nazwa Pascha ma związek właśnie z przejściem. Przejściem obok, gdzie ta krew na domach Izraelitów gwarantowała bezpieczeństwo, drodzy Państwo, i nieważne było to, czy jesteś Żydem, czy Egipcjaninem. Ważne jest to, w jakim jesteś domu. Czy jesteś w domu, na którym widnieje ślady krwi, czy tej krwi tam brakuje. Jeżeli był dom żydowski, na którym nie pomazano o drzwi, anioł śmierci dotykał tego domu. A jeśli był nawet dom Egipcjan, gdzie była ta krew,
anioł przechodził obok, bo to krew decydowała o tym, co ma się wydarzyć. I Pan Bóg wyprowadza swój naród. Prowadzi go w kierunku pustyni, pod górę Synaj, a tam na górze Synaj Pan Bóg obwieszcza swoje prawo. Drodzy Państwo, popatrzcie, jakimi słowami Bóg zwraca się do ludzi. Bóg mówił te wszystkie słowa: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czym Pan Bóg dzieli się z ludźmi? Wolnością. Bóg, kiedy wchodzi w nasze życie, wchodzi nie po to, żeby nas zniewalać, ale żeby dać nam wolność. Drodzy Państwo, bardzo często jesteśmy uwikłani w różne sytuacje, które odbierają nam prawdziwą wolność. Ale ilekroć słuchamy Boga, tylekroć Bóg prowadzi nas w kierunku wolności. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I Pan Bóg zaczyna realizować swój plan. Drodzy Państwo, czy wiecie, że Pan Bóg ma kalendarz? Pan Bóg ma wszystko przygotowane, zaplanowane. Pan Bóg nie działa chaotycznie. Apostoł Paweł mówi, gdy nadeszło wypełnienie czasu, wtedy właśnie, nie wcześniej, nie później, Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy prawu podlegali. Kiedy? Kiedy nadeszło wypełnienie czasów. Bóg znał ten dzień i Chrystus przychodzi, rodzi się, dorasta. Potem zaczyna zwiastować Słowo Boże, staje się tym obiecanym Mesjaszem, staje się barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. On daje własną krew. On daje własne życie. Drodzy Państwo, kiedy dociera do nas myśl, że jest ktoś, kto był gotów za mnie umrzeć, co czujecie wtedy? Kiedy ktoś pomoże mi, okaże jakąś życzliwość, jakąś drobną rzecz, jest po prostu dobrym sąsiadem, to wtedy już nasze serca rosną, czyż nie? Ale gdybym dowiedział się, że jest ktoś, kto był gotów za mnie zapłacić własnym życiem, to wtedy ten ktoś staje mi się szczególnie bliski. Czasami jest ktoś, kto ofiaruje swoim bliskim nerkę. Czasami pozwoli na przeszczep szpiku, żeby ratować kogoś, kto jest w opresji. Te akty są tak cudowne, tak wspaniałe i one sprawiają, że ludziom jest do siebie bliżej. Ale co wtedy, kiedy ktoś mówi, jestem gotów za ciebie umrzeć? I nie tylko mówi, ale robi to. Apostoł Paweł mówi, że na naszą Paschę, tą chrześcijańską Paschę, złożono szczególnego baranka. Apostoł Paweł pisze, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście stali się nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości, przewrotności, lecz przaśnego chleba i czystości. Nasz paschalny baranek to jest Jezus Chrystus. Niebo go nam dało. Bóg go zesłał, aby nas przekonać, że jest po naszej stronie. Drodzy Państwo, gdybyśmy całą Biblię, całe Pismo Święte skurczyli do kilku zdań, to zostałyby właśnie te, które w tej chwili widzicie na ekranie. To jest centrum całego Pisma Świętego. Apostoł Jan, ten szczególny, rozmiłowany w Bogu apostoł napisał: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił. Po co zatem? Po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Drodzy Państwo, kiedy podnosicie swoje oczy ku niebu, to bądźcie pewni, że tam gdzieś wśród gwiazd jest tron Boży, a na nim zasiada Bóg, który kocha ciebie i mnie. Bóg, który martwi się o nas, troszczy się o nas, który chciałby nas mieć blisko siebie. Bóg chce ten świat zbawić, a nie potępić. Dlatego te wszystkie ofiary, które miały nam pokazać, jak okropne jest zło, jak okropny jest grzech, jak niszczący jest grzech. I pokazać nam, że jest ktoś, kto chce za nas zapłacić najwyższą cenę. Apostoł Piotr powiedział: z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Czy Chrystus musiał umrzeć?
Nasze wybawienie domagało się takiego aktu. Ale przecież nikt go siłą z nieba nie ściągnął, czyż nie? Jak wielką moc ma krew Chrystusa. Apostoł Jan mówi, jeżeli chodzimy w światłości, tak jak on sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z ilu grzechów, drodzy Państwo? Z wszelkiego grzechu. To jest krew, to jest ofiara, to jest moc. Drodzy Państwo, chociażbyśmy byli skalani, jak tylko to jest możliwe. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, Chrystus mówi, moja krew ma moc oczyścić się z wszelkiego zła. Jeśli mi tylko zaufasz, jeśli tylko uwierzysz. Chrystus walczył o ludzi do końca. Dwaj złoczyńcy ukrzyżowani obok na początku byli pełni agresji, pełni złości na cały świat, na siebie nawzajem, na Barabasza, na wszystkich. Jakże odmienne słowa wypowiadał Chrystus wtedy. Łamiącym się głosem mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Żadnego gniewu, żadnego potępienia, żadnych pretensji, żadnej złości, agresji. Czysta miłość. Chrystus zaczął królować ze swojego drewnianego, chropowatego tronu. Spojrzał na ludzi, którzy gdzieś tam stali pod krzyżem i kochał ich bezgranicznie. Chciał, żeby byli blisko Niego, żeby zrozumieli, po co to wszystko. Zobaczył tę sam matkę, tą cudowną kobietę, o której wspominają Ewangelię. Widział Marię, której anioł na samym początku powiedział, z powodu twojego syna twoją duszę przeniknie miecz. Nie rozumiała tych słów. Aż do momentu, kiedy stanęła pod krzyżem i w swojej bezsilności mogła tylko patrzeć, jak Rzymianie przybijają ręce jej ukochanego syna do krzyża, nie mogła zrobić nic, tylko łzy płynęły. A Chrystus właśnie wtedy spojrzał na nią i powiedział, niewiasto, oto syn twój. A potem rzekł do swojego ucznia Jana, oto twoja matka. W potężnym bólu, kiedy walczył o każdy najmniejszy oddech, kiedy jego ręce i stopy krwawiły, kiedy ta cierniowa korona sprawiała, że strugi krwi płynęły po twarzy, a jego poorane biczami rzymskimi plecy były jedną wielką raną. W takich okolicznościach Chrystus ciągle myślał o innych. Myślał o matce, myślał o apostołach, myślał o swoich oprawcach. Jak bardzo trzeba kochać, żeby tak właśnie mówić, żeby tak czuć, żeby tak myśleć. I w końcu nadchodzi triumf. Przychodzi moment, kiedy Chrystus ma świadomość, że dobiega do mety. Gdy Chrystus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Zwyciężył. Czy musiał przyjść na taki los? Czy nie łatwiej było mu zostać w niebie? Czy nie łatwiej było powiedzieć ludziom, ostrzegałem przecież. Od samego początku wiedzieliście, że zerwanie owocu sprowadzi na was śmierć, a więc Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie ma sobie nic do zarzucenia. Tak mógłby powiedzieć tylko urzędnik. Ktoś, kto traktuje ludzi jak zwykłych petentów i jest wobec nich, ma do nich bardzo taki obojętny stosunek. Ale nie mógłby tak powiedzieć Ojciec. Nie mógłby powiedzieć tak Bóg, który stworzył, który dał życie ludziom. Nie mógł tak patrzeć na nas. Dlatego Chrystus zostawił niebo i przyszedł po to, żeby pokazać, jak bardzo kocha nas Bóg. Kiedy Chrystus oddał swój ostatni oddech, stało się coś niesamowitego. Oto w świątyni, w której odbywała się służba związana ze świętem Paschy, rozdarła się zasłona. Drodzy Państwo, czy wiecie, że ta zasłona miała grubość dłoni ludzkiej? Była to zasłona tkana z bardzo drogocennych nici, niezwykle ciężka, niezwykle kosztowna, niezwykle piękna. I ta gruba zasłona nie do rozerwania ludzkimi siłami pęka z góry na dół, rwie się na dwie części. Bóg pokazał, że ta świątynia, te wszystkie baranki, te wszystkie ofiary ze zwierząt już nie muszą być składane. Symbol został zastąpiony przez rzeczywistość. Umarł prawdziwy baranek.
zwyciężył dla Ciebie i dla mnie. Drodzy Państwo, muszę się z Wami podzielić przepięknymi tekstami z listu apostoła Pawła do Rzymian. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników. W oznaczonym czasie po raz kolejny pojawia się ten Boży kalendarz, gdyśmy jeszcze byli jacy? Bezsilni. Kiedy nic dla siebie, dla swojego zbawienia, dla swojej przyszłości, dla swoich relacji z Bogiem nic nie mogliśmy uczynić, wtedy Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie. I dalej apostoł Paweł mówi, a nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas kiedy? Gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Wielu ludzi myśli, że aby przyjść do Boga, muszą wypracować starannie ubranie, muszą być piękni, muszą być nieskalani, muszą być doskonali i może wtedy z drżącym sercem uda się jakoś przed Bogiem stanąć. Te słowa mówią nam zupełnie coś innego. Chrystus umiera za mnie, kiedy jestem jeszcze nieświadomy. Kiedy nie zdaję sobie sprawy, jak wiele dzieli mnie od Boga. Kiedy nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo brudny jestem w swoim życiu. Kiedy jestem grzesznikiem, tym nieświadomym, zagubionym, tym nic nie rozumiejącym. Chrystus za mnie umiera. Jak bardzo trzeba kochać. Jak bardzo trzeba tęsknić, żeby iść w tym kierunku. I teraz, drodzy Państwo, wracamy do naszego pytania. Czy Chrystus musiał umrzeć? Apostoł Jan mówi, są to słowa Chrystusa. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce, a moje owce znają mnie. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego mnie miłuje Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Czy ktoś, drodzy Państwo, popchnął Chrystusa w tym kierunku? Czy to był jakiś nakaz, jakiś przykaz obcy, zewnętrzny wobec Chrystusa? Czy Chrystus był zmuszony, żeby za nas umrzeć? Powiedział, nikt mi go nie zabiera, tego życia. Ja chcę je dać. Drodzy Państwo, jak cenni jesteśmy w oczach Jezusa Chrystusa? Ile dla Niego znaczymy? Jaką wartość mamy w Jego spojrzeniu? On oddał za nas swoje życie. A przecież nikt nie płaci swoją krwią za coś, co nie ma żadnej wartości. Jesteśmy w Jego oczach ważni. Jesteśmy w Jego oczach unikalni. Jesteśmy w Jego oczach jedyni, drodzy Państwo. I ta cena, jaką zapłacił Chrystus, świadczy o tym, jak bardzo chce nas mieć blisko siebie, ciebie i mnie. Chrystus nie żałuje tego, co uczynił. Ale my, drodzy Państwo, musimy odpowiedzieć sobie na niezwykle ważne pytanie. Kiedyś to pytanie zadał Piłat. Postawił Chrystusa wobec wzburzonego tłumu i potem zadał im pytanie. Którego z tych dwóch chcecie, abym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa? Odpowiedzieli Barabasza. Rzekł do nich Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Gdyby ktoś nam dzisiaj zadał to pytanie. Co chcesz uczynić z Chrystusem? Być może powiemy, no nie, na krzyż na pewno bym Pana Jezusa nie wysłał. Ale drodzy Państwo, wiecie co? Wystarczy zlekceważyć. Wystarczy przejść obok Chrystusa obojętnie, żeby rozminąć się z tym najcudowniejszym darem, jakie niebo chce nam ofiarować. Bóg chce być blisko nas, ale nie zmusi nas, żebyśmy byli z Nim. Chrystus, jako ten, który istniał w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. I to do jakiej śmierci? Do śmierci krzyżowej.
On, istniejąc w postaci Bożej, siedząc na tronie obok Ojca, mógł zostać w niebie. Mógł wsłuchiwać się w chóry aniołów. Mógł zapomnieć o ziemi, o nas, o naszych problemach, o naszych grzechach, o naszej rozpaczliwej sytuacji. Ale On to wszystko zostawił i przyszedł i żył wśród nas i oddał za nas swoje życie. A dzisiaj stoi i kołacze. Bardzo ujmuje mnie to, z jak wielką subtelnością Bóg do nas podchodzi. Drodzy Państwo, wszechmogący Bóg, który mógłby się wedrzeć w nasze życie i nie mielibyśmy nic do powiedzenia, gdyby Pan Bóg wszedł ze swoją wszechmocą w Twoje i moje życie, nie pytając o nic, i zmusiłby nas, zdominował, żebyśmy byli w niebie. Ale Bóg tego nie robi. Bóg staje przed naszymi drzwiami i puka. Oto stoję u drzwi i kołaczę. A kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Drodzy Państwo, słyszycie? On puka. I każdy z nas może otworzyć drzwi albo zupełnie zignorować ten głos. Na pewno wielu z nas oglądało wstrząsający film Mela Gibsona Pasja. Była to brutalna ekranizacja ostatnich wydarzeń, jakie rozegrały się w życiu Jezusa Chrystusa. Z wielkim okrucieństwem, z wielkim realizmem ten film oddaje mękę Jezusa Chrystusa. Wstrząsający film, drodzy Państwo. Ostatnia scena tego filmu jest niesamowita. Jest ziemia ukazana z perspektywy nieba i w tym momencie gdzieś tam z otchłani kosmosu spada na ziemię łza. Łza, która jest łzą Pana Boga, jest Jego tęsknotą za nami, jest wyrazem tego, jak bardzo Bóg pragnie być blisko nas. Pan Bóg jest Bogiem wrażliwym. Nie jest świętym posągiem, zasiadającym obojętnie na tronie wszechświata, ale jest kimś, kto nauczył nas kochać. Jest kimś, kto nauczył nas czuć. To wszystko, co najpiękniejszego mamy w sobie, jest od Niego, drodzy Państwo, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Bóg stoi i puka. Czy słyszycie? Do serca Twojego chcę wejść. Czemu, Boże, swym trwasz? On czeka na progu, nie pozwól mu przejść. Jako Oh!
pan Dariusz Górski i pani Beata Słociak byli wykonawcami tego cudownego utworu, chwytającego za serce, niezwykle wzruszającego. Drodzy Państwo, nie wiem jak wy, ale ilekroć myślę o Bogu, który tak bardzo nas kocha, coś się zawsze ze mną dzieje. Ja nie potrafię o tym mówić obojętnie, bo był taki czas, kiedy nie znałem Boga, kiedy miałem wiele pytań, kiedy właściwie każdy dzień niósł ze sobą jakąś wielką wątpliwość, jakąś czarną chmurę, która przesłaniała wszystko. Ale od momentu, kiedy na kartach Biblii poznałem swojego Zbawiciela, żyje się zupełnie inaczej. Mam w sercu pokój, o którym jutro chciałbym z Państwem podzielić, chciałbym mówić o nim, chciałbym pokazać Wam receptę, jak mimo sztormów nosić w sobie niesamowity, niezachwiany pokój Boga. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście dzisiejsze spotkanie zakończyć krótką modlitwą, to bardzo Was proszę, skłońcie swoje czoła, a ja w imieniu nas wszystkich poproszę Boga o szczególne błogosławieństwo dla nas. Nasz drogi Ojcze, chylimy nasze czoła przed Tobą jako wyraz naszej czci, podziwu dla Ciebie. Chcemy Ci podziękować za to, że w naszym zagubieniu odnalazłeś nas. Chcemy dziękować za to, że jesteś Bogiem, który uczy nas kochać, czuć, który uczy nas przebaczać, który uczy nas wierzyć. Chcemy dziękować za to, że Ty byłeś gotów zapłacić za nas tę najwyższą cenę. Dałeś swojego Syna, aby zapłacić za nasz dług, a jednocześnie pokazać, jak cenni, wartościowi jesteśmy w Twoich oczach. Boże, chwała Ci za to. Jesteśmy wdzięczni i pełni podziwu, pełni czci dla Ciebie, Panie. Kiedy będziemy udawali się teraz do swoich domów, daj nam, Panie, bezpieczną drogę. Pozwól, żebyśmy mogli jeszcze myśleć o Tobie i abyśmy chętnie słuchali o tym, co chcesz nam dać, jak bardzo ubogacić, pobłogosławić nasze życie. Bądź, Panie, z nami przez resztę naszych dni, prowadź nas i daj nam radość wynikającą z tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Chwała Ci, Boże. Wywyższamy Ciebie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.